Cześć kochani, przychodzę do Was z kolejną moją inspiracją komunijną dla sklepu Wycinanka. Nie wiem, czy ta pójdzie pierwsza, czy ta druga, więc to wszystko zależy od tego, jak tam sklep sobie zaplanuje. Ja mam przygotowane dwie. No i właśnie to jest druga w kolejności mojego nagrywania, ale nie wiem, w jakiej kolejności to będzie wrzucone. Ta jest taka prostsza, bo jest to tylko kartka. Tam ta druga inspiracja jest inna, nie jest typową kartką. I jest, wykorzystałam tutaj papiery od Paper Heaven. Właśnie stwierdziłam, że jak robię kwadratowe kartki, no to już wykorzystam te małe bloczki i to jest w ogóle z tej ich świątecznej kolekcji Białe jak śnieg. Ja mam tych bloczków dwa klasyczne i dwa z dodatkami, więc mam tych papierów całe mnóstwo i one nie są typowo, nie wszystkie są w każdym razie typowo świąteczne, tylko no tutaj fajnie mi tak biel i złoto zagrały. No na białej bazie papier lustrzany, oczywiście tutaj takie, przede wszystkim no tak mi tutaj pusto było u góry, bo to wszystko jest tak na dole, łącznie z na tekturce. Też kielich jest na dole i to tak ciągnie tą kompozycję w dół, mimo że sama ta tekturka jest na środku, bo mierzyłam. No to tu jednak mi coś tak u góry pusto było, więc dodałam tych takich akszonowych no, półperełek, nie wiem jak nazwać, kryształków, półkryształków. Tu jest pod spodem koronka od Asi Szulik, taka przez środek pociągnięta. No jest tekturka taka dwuwarstwowa i tekturkę, no, tą dolną warstwę pomalowałam na biało, a tą górną złotym woskiem pociągnęłam, podobnie jak tekturki tych listków z winogron, które są takimi typowo komunijnymi właśnie u nich tam w sklepie, no to też je pociągnęłam złotym woskiem, a napis Pierwsza Komunia Święta pomalowałam najpierw na biało, więc żeby był tak, wiecie, z wszystkich stron biały, żeby tu nie było, no gdzie nie, gdzie tam może widać, że jest kolor tekturki, ale raczej jest biały, a później wyembosowałam białym pudrem, żeby tak się troszkę bardziej odznaczało. W kompozycji są dwa kwiatki z foamiranu, one są, ojku, z melisy, nie wiem, z któregoś z wykrojników Fiori, no te takie, wiecie, eleganckie środki, perełki ze złotem. Są listki wyembosowane na kalce, tak sobie przypomniałam teraz o tym efekcie, w ogóle o tych listkach. I to są stempelki od Craft Uli, a pod spodem jeszcze są koronkowe listeczki, no takie z koronki. Tutaj takie dyndadełka też koronkowe, one też u Asi Szulik są dostępne, gdzieś był czwarty, gdzieś wzięło i zżarło, a nie, jest taki tutaj krótszy. No, więc tak się prezentuje ta kartka, chciałam, żeby ona była biało-złota. I nic więcej, więc jest biało-złota, są papiery biało-złote, tekturka biało-złota, no i w środku wszędzie jest biało-złoto. Nie jest to takie, znaczy tak, to jest tak dosyć jest elegancka ta kartka, ale troszkę jednak mimo wszystko w mojej głowie wyglądała trochę inaczej. Miałam bardzo ochotę tutaj dodać zielonych listków na przykład, ale jednak jak już się uparłam, no to się uparłam. I no nie wiem, czy uważacie, że jest taka bardzo monotonna, czy może być. Więc dajcie znać, co myślicie. Ja tutaj, wiecie, to jest kolejna kartka, co do której mam takie mieszane uczucia, podoba mi się, ale czegoś jej brakuje. No więc bardzo czekam na Wasze opinie o niej. Tak macham, żeby tu, wiecie, widać było, że to się tak fajnie mieni wszystko. Dobrze, no to dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i za właśnie komentarze. Bardzo chętnie je poczytam, jak wiecie, ja zawsze bardzo chętnie czytam Wasze komentarze i zawsze odpowiadam na każdy, jeśli nie od razu, jak mi się wyświetli, no to tam po jakimś czasie, po krótkim czasie, bo często jest tak, że jak wrzucam już następny film, to później te poprzednie komentarze mi się nie, do tych poprzednich filmów nie zawsze mi się wyświetlają, więc różnie to z tym bywa. Czasami po pół roku się zorientuję, że mam jakiś komentarz, jak tam zajrzę do panelu tego, do YouTube Studio. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dajcie znać właśnie, co myślicie o tej kartce. Czy tworzycie już kartki komunijne, czy na ostatnią chwilę, czy to w ogóle nie jest Wasz sezon. Dla mnie komunie są tak typowo moje do tworzenia, więc oto jest kolejna inspiracja komunijna. Dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!